Jak samopoczucie? Dzisiaj bardzo dobrze, jeżeli tak mogę powiedzieć, jako posiadacz koronawirusa. Przespałem całą noc, nie miałem gorączki, wróciły mi węch i smak, których nie miałem. Z apetytem zjadłem śniadanie, także według swojej oceny ja czuję się bardzo dobrze. A czy pan wie, gdzie się zaraził, albo podejrzewa, od kogo mógł się zarazić koronawirusem? Nie potrafię tego zdiagnozować. Nie potrafię stwierdzić, kiedy, w którym miejscu, czy od kogo się zaraziłem. Nie potrafię skojarzyć takich faktów. Przy wywiadzie z sanepidem, kiedy już dostałem informację, że jestem nosicielem koronawirusa, rozważaliśmy wszystkie możliwości i okoliczności. Były pytania o wyjazd za granicę. Za granicą ostatni raz byliśmy w styczniu tego roku, więc to na pewno wyjazd za granicę nie jest powodem zarażenia się koronawirusem. Były pytania, czy miałem kontakt z osobami z zagranicy. Tak, faktycznie mój syn wrócił z wycieczki z Moskwy. To było w tym samym dniu, kiedy została wprowadzona ta kwarantanna, czyli bodajże 13 marca, tak, pod koniec tego weekendu. Natomiast tam z tych osób, z tego co mi wiadomo, nikt nie miał tych objawów. Osobiście do tej pory nie znam jeszcze nikogo oprócz mnie innego chorego na koronawirusa. Wtedy też nie znałem. Nie znałem osoby żadnej, która miała kontakt z osobą chorą na koronawirusa. Więc przypuszczam, że mógł to być taki przypadek, że spotkałem po prostu kogoś gdzieś, czy to na stacji benzynowej, czy w sklepie, czy podczas wizyty w urzędzie, czy podczas spotkania z kimś, kto po prostu tym wirusem był zarażony, nie miał objawów i nie miał świadomości, że zarażony. W ubiegłym tygodniu, gdy tych zakażeń było tutaj w powiecie tarnogórskim stosunkowo mało, w sumie 5 łącznie z panem, myślę, że wielu osobom mogło się wydawać, że jeżeli nie są w gronie podwyższonego ryzyka, nie są schorowane, nie są w podeszłym wieku, to prawdopodobieństwo zapadnięcia na COVID-19 jest znikome. Czy to zarażenie się koronawirusem było dla pana zaskoczeniem? Było zaskoczeniem, bardzo dużym. Było zaskoczeniem, dlatego że do tej pory interesowałem się tym tematem bardzo mocno i ze względów osobistych i prywatnych, i jako włodarz, tak? I robiłem wszystko, żeby zwrócić na to uwagę mieszkańcom, rodzinie, żeby jak najlepiej zabezpieczyć urząd, pracowników, wszystkie podległe jednostki. Stąd tym tematem bardzo mocno interesowałem się. Interesowałem się, czytałem w mediach, oglądałem, sprawdzałem te liczby, ale w życiu nie pomyślałbym, że w którymś momencie ja stanę się jedną z tych liczb, która pokazuje, tak, że tyle i tyle osób jest zarażonych. Dlatego było to dla mnie dosyć duże, no nie dosyć, bardzo duże zaskoczenie, tak? Kiedy dowiedziałem się, że jestem chory. I okazuje się, że będąc mężczyzną w sile wieku, zdrowym, który nie ma żadnych, tak jakby medycznych, no nie wiem, przeciwwskazań, innych dolegliwości, jednak ten wirus mnie dopadł. A jak pan się zorientował, że to nie jest grypa, przeziębienie, czy jakieś problemy z zatokami? Byłem w bezpośrednim kontakcie z moją panią doktor i kiedy pojawiły się właśnie te dwa objawy, takie typowe, przekazywane przez wszystkich, że są to objawy koronawirusa, czyli wysoka gorączka i bóle mięśni, wtedy gdzieś tam z tyłu głowy przemknęło mi, czy to przypadkiem nie jest koronawirus. Wspólnie z panią doktor podjęliśmy taką decyzję po konsultacji, że no bezwzględnie powinienem się udać na to wykonanie tego testu. No i wtedy w środę udałem się do Chorzowa, do szpitala zakaźnego. Tam ten test zrobiłem, a w piątek o 10 dowiedziałem się z sanepidu, że mam koronawirusa.
Napisał pan na profilu na Facebooku, że udało się test wykonać cudem z pomocą lekarza. To by potwierdzało, że z testami w Polsce rzeczywiście jest problem, że niełatwo je wykonać. A na czym polegały pana problemy tutaj, jeśli chodzi o wykonanie tego testu? Ja byłem w takim ciężkim stanie, w sensie gorączki, że nawet nie próbowałem nigdzie sam dzwonić ani wzywać tej ekipy, tylko poprosiłem o to panią doktor. A to pani doktor powiedziała mi, jak ciężko było się dodzwonić do szpitala zakaźnego w Bytomiu, gdzie praktycznie no, nie udało się to. Udało jej się dodzwonić do tego szpitala, do Chorzowa. I pewnie jako lekarzowi udało jej się gdzieś tam poprosić o to, żebym mógł przyjechać. Okazało się, że te pobory, ta faza jakaś poboru kończyła się tam gdzieś w okolicach godziny 16. No i dostałem taką informację, że mam po prostu wsiadać w samochód, przyjechać do tego Chorzowa. Wtedy ten test zostanie zrobiony. Ja tak zrobiłem, wsiadłem w samochód osobiście, nie mając po drodze z nikim innym kontaktu, w rękawiczkach, w maseczce. Do tego Chorzowa na ulicę Zjednoczenia 10 pojechałem. Na bramie powiedziałem, że telefonicznie gdzieś tam zostałem tak jakby zaanonsowany do tego wykonania tego wymazu. No i poszedłem na tą portiernię, tak jakby gdzie się te badania wykonuje. Tam była karetka policyjna, gdzie policjanci przywieźli jakiegoś jednego pacjenta i czekała jedna pani. No i osoby te, które to robiły, wyglądały, mówiły, o jeszcze znowu ktoś, my już kończymy, proszę zadzwonić na bramę, że już zamykamy, że już nie robimy. Kiedy rozmawiałem potem z tymi paniami, kiedy wykonywały, to wtedy powiedziała mi, że są bardzo zmęczone. Muszę na chwilę przeprosić, dlatego że jestem w stanie izolacji, a przyjechała policja i muszę potwierdzić swoją obecność w domu. Dobrze. To jeden z obowiązków. Dzień dobry. Dzień dobry. Melduję się. Jestem, wszystko w porządku. Nic się nie dzieje. Dziękuję. Miłego dnia. Dzięki, do widzenia. Obowiązek potwierdzenia w okresie izolacji spełniony. Dobrze, że policja sumiennie podchodzi do tych swoich obowiązków, bo ja się domyślam, że gdyby pan do 16 nie zdążył tam do szpitala w Chorzowie, to testów by panu wtedy w tym dniu nie wykonano. Nie potrafię tego odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że no musiałbym gdzieś albo czekać, albo jeździć, albo kombinować, albo próbować. Oprócz mnie mieszka ze mną żona, syn i córka. Są tak samo od wczoraj w kwarantannie. Myślałem, że to będzie temat taki naturalny, najbardziej naturalny, tak? Że oni będą mieli wykonani te testy od razu. A my czekamy i nie wiadomo, kiedy to będą. Przerażające. A proszę mi powiedzieć, bo pan normalnie pracował wtedy, kiedy był zakażony. Czy jak będzie w tej chwili funkcjonował urząd gminy w Świerklańcu? Czy wszyscy urzędnicy, z którymi pan miał kontakt, trafią na kwarantannę? O tym decyzję podejmuje sanepid. Ja zostałem poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi miałem kontakt, bo też chciałem powiedzieć tak, że ja ostatni raz w pracy byłem 20 w piątek. No potem się źle poczułem i przez cały ubiegły tydzień nie było, już mnie w pracy nie miałem kontaktu z pracownikami. Przepraszam, że się tak wycieram, ale to jest jeszcze jakaś jedna może z dolegliwości takich chorobowych. I sanepid poprosił mnie o dokładne sporządzenie listy osób, z którymi miałem kontakt przez ostatnie 3 tygodnie,
czyli 2 tygodnie, kiedy byłem w pracy, od 6. Z racji tego, że prowadzę dokładny swój kalendarz kontaktów z mieszkańcami, z petentami, z interesantami i spotkań wszystkich innych, to taką informację potrafiłem przedstawić. No i oprócz tego dział kadr podał listę pracowników. I sanepid dzwonił do każdej z tych osób i weryfikował, tak? Jeżeli to na przykład pracownica mówiła, minęłam się z panem wójtem na schodach, to akurat nie jest powód do odbycia kwarantanny, bo trzeba z kimś być w jakiejś tam minimalnej, bezpośredniej odległości i spędzić z nim minimalny czas, więc długo rozmawiałem na przykład z panią sekretarz, z panią skarbnik, z moimi asystentkami, z paniami, które obsługiwały sekretariat, tak? Więc część z osób trafi na kwarantannę, natomiast urząd gminy na pewno nie będzie zamknięty, będzie od jutra otwarty, z tym, że będzie z bardzo ograniczoną obsadą. Ja dzisiaj jeszcze nie potrafię powiedzieć, jaka to będzie liczba, natomiast my też już od ponad 2 tygodni urząd mamy nieczynny w bezpośredniej obsłudze, tylko w tej obsłudze telefonicznej, internetowej i tak dalej. Urząd Stanu Cywilnego będzie otwarty normalnie, dlatego że tam z paniami nie miałem od dłuższego czasu kontaktu bezpośredniego. Też dostaliśmy taką informację, że jedynym podmiotem, który mógłby zamknąć urząd gminy, jest właśnie kierownik czy dyrektor sanepidu i mógłby to zrobić swoją decyzją. Myśmy w dniu wczorajszym, to jest w sobotę, poddali urząd gminy dezynfekcji, cały budynek. Robiła to specjalistyczna firma specjalnymi środkami, więc cały budynek został tak jakby odkażony i zdezynfekowany. Ja się domyślam, że zapadnięcie na taką chorobę, no to jest potężna lekcja życia. Czy pan już wyciągnął jakieś wnioski z tej lekcji? Tak. Że absolutnie nie można lekceważyć tych apeli, które przedkładają osoby, które się na tym znają, czyli lekarze, epidemiolodzy, wszyscy ci, którzy wiedzą, w jaki sposób ta choroba się przynosi. Myślę, że ja to, co sobie zlekceważyłem, to może używanie na przykład rękawiczek i maseczki w takim poruszaniu się jeszcze gdzieś tam w bezpośrednim życiu, tak? Nawet w tym prostym pojechaniu na stację benzynową czy pójściu do supermarketu jeszcze po jakieś zakupy. Uważam, że to jest dla mnie doświadczenie. Dzisiaj nie zrobiłbym już tego na pewno, no ale tu wychodzi przysłowie, mądry Polak po szkodzie. Uważam, że wszyscy powinniśmy wziąć sobie do serca kwestię pozostania w domach. Jeszcze raz powtórzę, jestem mężczyzną w sile wieku, który powiedzmy jakieś tam dolegliwości zdrowotne przeszedł, ale takiej gorączki z takim bólem mięśni nie przeszedłem w życiu i choćby z perspektywy tego doświadczenia mówię, że koronawirus to nie przelewki, to jest choroba, która bardzo mocno doświadcza, która w swoim przebiegu jest bardzo przykra, bardzo niedobra, a mówię to ja, który czuję się na co dzień zdrowy, który uprawiam sporty, to pomyślcie państwo, co ta choroba robi w odniesieniu do osób o obniżonej odporności, do osób starszych, do osób, które mają inne choroby. Naprawdę to nie są żarty. Dlatego biorę to sobie do serca i uważam, że jest to dla mnie bardzo, bardzo duże doświadczenie. Będę wszystkim dookoła o tym opowiadać, żeby nie podchodzić do tego w sposób lekceważący. To nie jest grypa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę pełnego powrotu do zdrowia, no i przede wszystkim też zdrowia pana domownikom, żonie i dzieciom. Bardzo dziękuję, a ja apeluję do wszystkich. Jeżeli nie musicie wychodzić, zostańcie w domu. Lepiej spotkać się w tym samym gronie. Fajnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.